wydany przez trenera Emira Mutawcicia. Natomiast trener czyni to na Państwa oczach. Za chwilę oddam głos dyrektorowi i trenerowi oraz Państwu, którzy będziecie mieli okazję. Prosimy Państwa teraz. Państwo macie okazję, by zadać pytania nowemu, staremu trenerowi Andrzej Włodzie. Marcin Gołębiewski, Gazeta Pomorska, moje miasto Włocławek. Panie trenerze, na początek, czy zmienią się asystenci, czy sztab szkoleniowy zostanie ten sam, który był w minionym sezonie? One of I don't want to say criteria. One my first step, you know, in negotiation with club was that I'm free to decide who will be my assistant. And pierwszym krokiem w negocjacjach było to, żebym mógł zdecydować, kto będzie moimi asystentami, i od tego uzależniam podpisanie kontraktu. And we decided that Marcin and Krzysiek would stay together with me. Zadecydowałem, czy zadecydowaliśmy wspólnie, że będą pomagać mi Krzysztof Szablowski i Marcin Woźniak. My opinion is we make good work, very good work together in last 4-5 months. W mojej opinii robimy dobrą, bardzo dobrą pracę. Zrobiliśmy taką pracę w ciągu ostatnich 5 miesięcy. And that's both this assistant trainer have big potential and our harmony was in high level, and I decided because of this to stay together. What will be different? We are without conditional coach, and I hope in the next 20 days we will also make decision about these things, and this will be our coaching staff for next season. A więc trenerzy, moi asystenci mają duży potencjał. Tworzyliśmy harmonię pracując razem. Dlatego nie było sensu tego zmieniać. Natomiast co się zmieni, to na pewno trener od przygotowania lekkoatletycznego w przeciągu kolejnych 20 dni wyjaśni się, kto nim będzie, kto będzie pracował z nami na cały etat. Tu już od swojej strony dodam, że chcemy poprawić tę jakość w naszym klubie, a więc chcemy, żeby trener był do dyspozycji na każdym treningu. Tego nie gwarantował nam poprzedni trener. Wiemy dobrze, że pracował z lekkoatletami, więc trudno było mu pogodzić te dwie funkcje. Stąd też myślimy o tym, żeby trener był trener przygotowania lekkoatletycznego, wzmocnił sztab szkoleniowy, był na każdym meczu, czy to meczu we Włocławku, czy meczu wyjazdowym, a także, żeby był na każdym treningu, żeby odpowiadał za przygotowanie lekkoatletyczne i fizyczne zawodników Anwilu w nowym sezonie. Czy tylko jedna osoba będzie nowa w sztabie, czy będzie jakiś, nie wiem, kolejny? There's gonna be only one new person in coaching staff, or you think of adding someone, not changing, but adding someone else? Maybe in junior program, you know, this is now, we want also to make our work in junior program with juniors, and with together with conditional coach. Na pewno jeśli chodzi o nasz program szkolenia młodzieży, tu musimy poszukać jeszcze trenera, który będzie pracował z trenerem przygotowania lekkoatletycznego. Ja tylko powiem to, co już udało nam się dowiedzieć od trenera, od kierownika drużyny, jak to wygląda w Walencji, chociaż wydaje mi się, że najlepszym do udzielenia tego doświadczenia, wolałbym, żeby Państwo nie słyszeli tego z drugich ust, byłby Hubert Śledziński, którego może tutaj poproszę, a który by can you say something how it looked in Valencia, how we're gonna go in what direction. Hubert Śledziński, oprócz tego, że Państwo kojarzą go z roli kierownika drużyny, ma swoją grupę młodzieży, czy też dzieci w Towarzystwie Koszykówki Młodzieżowej, więc jest żywo zainteresowany tym, jak wygląda szkolenie młodzieży w najlepszych klubach Europy, i część z tych dobrych wzorców chcielibyśmy przenieść na nasz grunt, ale o szczegółach Hubert Śledziński. Witam wszystkich serdecznie. Tak jak Hubert już nadmienił, bardzo wiele nowinek, bardzo ciekawych rzeczy mogliśmy zaobserwować podczas pobytu w Walencji.
Niemniej jednak niektóre rzeczy będą wręcz niemożliwe do zrobienia z pewnych względów, czysto powiedzmy finansowych, ale sama organizacja szkolenia, sam program, jaki ma posiada Valencia, myślę, że to każdy klub euroligowy taki program posiada. Będziemy chcieli też to wdrożyć u nas stopniowo, pomału, z każdym krokiem, co roku, aby to przypominało te najlepsze kluby w Europie. Każdy, dokładnie tak jak tutaj nadmienia. Valencia posiada pewien program szkoleniowy przygotowany przez trenerów, tych najlepszych trenerów w swoim klubie oraz dyrektorem, który jest odpowiedzialny za całe szkolenie młodzieży. Jest jedna osoba, która jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za szkolenie młodzieży. Jest koordynatorem jakby wszystkich grup. Tych grup oczywiście jest dość dużo, ponieważ w każdym roczniku są dwie grupy. Do każdej grupy jest przydzielonych dwóch trenerów. Tak więc to są naprawdę bardzo duże ilości. Jest osobna sala, na której są trzy korty. Treningi są prowadzone praktycznie przez cały dzień. Po każdym jednym skończonym treningu wchodzi następna grupa. Tak więc to jest, proszę wierzyć, naprawdę bardzo duża liczba dzieci, z których jednostki trafiają tylko do pierwszego zespołu. Przykładem może być teraz zawodnik, który znajduje się w pierwszej piątce nawet w Walencji, Wiktor Flavery. Jest to zawodnik o niesamowitym potencjale, a jest to wychowanek właśnie Pamesy Valencia, wzięty z tej najmłodszej grupy. Najmłodsza grupa to są dzieci czteroletnie. Już od tego momentu zaczynają jakimiś zabawami, ale zaczynają już szkolenie i przyzwyczajanie dzieci do oswajania ich z koszykówką. Dziękuję Hubertowi, bardzo proszę. Czy macie Państwo kolejne pytanie? Zaczynam. Tomasz Kalejka, Zatopomorska. Panie trenerze, pomówmy chwilę o wizji drużyny na najbliższy sezon. Czy to będzie drużyna bardziej oparta na takich młodych, gniewnych zawodnikach, żądnych sukcesu, czy będzie Pan chciał jednak oprzeć trzon drużyny na przykład na czymś bardziej doświadczonym? First of all, this was about this in our program, what we may want to make it better, you know, we don't want to copy Valencia, because... Wracając jeszcze do tego, co Hubert mówił, nie chcemy oczywiście kopiować Valencia, chcemy po prostu usprawnić nasz program szkolenia młodzieży, aby on był Valencia gave half a million, between half a million and 1 million for young program. Valencia daje pół do miliona euro na program szkolenia młodzieży, więc... What we want to make this work better, that we know what we want in practice. Chcemy tą pracę ulepszyć, chcemy wiedzieć, co robimy na treningach. And when young kids start to practice, you know, we want to teach him same things, you know, entry to jump shot or the different stance, and then he going from year to year to first team, that's... He coming with same philosophy. This will be, in my opinion, very important about this huge program. But now this question. Translate. Yeah. A więc odnośnie tego szkolenia młodzieży chcemy, aby to nie różniło się od trenera do trenera, bo tutaj zawodnicy przychodzą po osiągnięciu pewnego wieku do innego trenera, aby ci nie uczyli innego ułożenia rzutu, czy też innej postawy w obronie. Chcemy, żeby to był jeden wspólny program, aby ten to dziecko, które do nas trafia już od najmłodszych lat, uczone było tego, tak tego, jak to będzie wyglądało w dalszych etapach kariery, jeśli będzie kontynuować tą karierę aż do wieku seniora. To taki jest nasz cel, takie jest nasze zamierzenie. A wracając do Pana pytania. We want to make good team, we want to make competitive team, we want to make team who will fight and who will have this find this harmony between our fans and our club. We want to players to find players who we will identify with club. Więc chcemy zrobić przede wszystkim dobry zespół. Zespół walczący, zespół, który będzie w harmonii z kibicami, bo będzie ceniony za tą właśnie waleczność na parkiecie. What we want first things, and I said also this question was because about coaching staff. We have now coaching staff. Our second goal will be to build team, and first what we want to do, you know, we want to know what we want with Polish player, which type of Polish player, and to bring Polish player here first. Czy to, co chce ze swoim sztabem szkoleniowym w pierwszej kolejności zrobić, to
wyselekcjonowanie polskich zawodników, którymi będziemy zainteresowani i podpisanie z nimi kontraktów w pierwszej kolejności. Also structurel what we want to make address last year we want in each position we want one good Polish playmaker and we want done after second guard Polish player. We want also one player in position 5, 4, 5 Polish player. Not like this year that we are was more or less only Polish player was in position 2, 3. Czy to, co chcemy zrobić inaczej niż w zeszłym sezonie, to zbudowanie drużyny, gdzie na jednej pozycji zawodnik zagraniczny będzie rywalizował z polskim kolegą, więc tutaj różnica w budowie drużyny w porównaniu do poprzedniego sezonu to nie to, że tylko na pozycjach 2-3 mamy Polaków, żeby mieć jednego podkoszowego zawodnika na pozycję 4-5 Polaka, ale także rozgrywającego czy też rzucającego, żeby to byli Polacy. And also what is important, you know, we want good players. That's young or old player, this we will see, but it's important to have good player. Czyli nieważny będzie wiek, tu odpowiadam stricte na pytanie, czy będzie to stary zawodnik, czy młody. Ważne, żeby był to dobry zawodnik. And also what is will be second about Polish player, we want player who will not stay only one season here, who will have contract minimum 2 years. I to, co z polskimi zawodnikami chciałbym osiągnąć, to to, żeby nie mieć kontraktów jednorocznych z Polakami, aby tu można było budować coś większego, więc minimum 2-letnie kontrakty. And then after to decide who is our foreigner and which kind of player we need. A dopiero później zdecydowanie, jakich obcokrajowców potrzebujemy. We know now the rules stay same like last year. Wiemy, że przepisy zostały ubiegłoroczne. Two Polish players in the court. Dwóch Polaków na boisku przez 40 minut. And we will start to build our team from today. I zaczynamy budować drużynę w zasadzie od dnia dzisiejszego. Czy możemy powiedzieć o jakichś nazwiskach już? Wiemy, że z kimś trwają negocjacje. Z kim? Czy na przykład w drużynie zostaną Łukasz Majewski, czy Dawid Berisha? Są jakieś takie konkretne plany, które możemy zdradzić? Can we talk about names? Whether we can say that Dawid Berisha or Łukasz Majewski, that the club has contract with, will stay? Łukasz have contract and he will stay with the team. Łukasz ma kontrakt i zostanie w drużynie. And Dawid have, my opinion, option till June. We will see what will happen. A Darden ma opcję do czerwca, musimy zdecydować, zobaczymy, co się wydarzy. I said already that Polish player will have advantage, you know,